organizowany przez dyrekcję hotelu Heron, Nowosądecki Klub Motorowodny oraz Małopolski Okręgowy Związek Motorowodny Narciarstwa Wodnego. Witamy serdecznie panią dyrektor Ewelinę Wieczorek. Serdecznie witamy dyrektora, tak partnera Darka Krupę. Serdecznie witamy gości hotelowych Heron oraz przybyłych sympatyków sportów wodnych, przybyłych z bliskich okolic, powiatów i województwa małopolskiego. Z Tarnowa, Dąbrowy Tarnowskiej, Radgoszczy, Wieliczki, Krakowa. Jeszcze raz brawa. Gorąco witamy naszego dokumentalistę z wody, z ziemi, powietrza, Jarek Rozumka. Dzisiaj zabezpieczają nam zawody medycznie Centrum Szkoły i Ratownictwa w osobie Jacka i Piotra Wyrwy. I serdecznie witamy. Zabezpieczenie ratownictwa na wodzie zabezpiecza nam firma Aqua pod kierownictwem Tomka Białkowskiego. Z obowiązku musieliśmy powiadomić też policję wodną, ale jeszcze ich nie ma, to ich zaocznie przywitajmy. Także wszystkich przywitaliśmy tutaj. Witamy jeszcze kibiców, wszystkich sympatyków, rodziny, dziadków, wnuków, którzy przyszli na dzisiejszą imprezę. Życzą im wspaniałej zabawy i dobrego widowiska. Proszę Państwa, dzisiaj sędzią głównym jest Darek Krupa. Oraz sędziami startowymi, pomocniczymi jest Tadzio Leśnik i Mieczysław Ziółkowski. Proszę Darka Krupę, sędziego głównego, o przedstawienie i objaśnienie trasy i udzielenie pewnych wskazówek. Ja jeszcze mam prośbę, żebyśmy zachowali szczególną ostrożność przy manewrach na wodzie, bo wiadomo, że różne rzeczy mogą się spotkać, ale odpukajmy, na pewno takich rzeczy nie będzie. Proszę Darka Krupę o przedstawienie i objaśnienie trasy. Ja myślę, że nie będę przez mikrofon to Państwu tłumaczył. Ja myślę, że zainteresowanych zawodników poprosiłbym tutaj do tablicy. Mamy schemat narysowany, jak należy płynąć w dzisiejsze zawody. Przede wszystkim chciałbym wszystkich przywitać, życzyć udanej rywalizacji. Miejsca na podium jest mało, ale każdemu życzę, żeby się tam znalazł. Mamy zgodnie z regulaminem, regulamin był wcześniej opublikowany na stronie internetowej, dlatego no, nie możemy go zmieniać, nie chcielibyśmy tutaj w ostatnich zmian wprowadzać na terenie już zawodów, w trakcie zawodów. Mamy 6 klas, chciałbym przypomnieć, że to są 3 klasy skuterów. Klasa do 150 koni mechanicznych, powyżej 150 koni mechanicznych i klasa profi. Klasę dla najmłodszych naszych zawodników JT250, którzy będą ścigać się tutaj i doskonalić swoje umiejętności. Mamy klasę T1000 i klasę Open. W kolejności zaczniemy od start od najmłodszych, później skutery, później T1000 i klasa Open. A teraz zapraszam, że tutaj wspólnie obejrzymy schemat, można się odwrócić będzie i zobaczyć w rzeczywistości, jak to wygląda.